Co to mnie tu leci? Cześć, mnie z tej strony. Słuchajcie, witam was w moim warsztacie. Dzisiaj mam nadzieję pierwszy, dzisiaj w sumie pierwszy filmik z mam nadzieję nowego cyklu pod tytułem, który jeszcze muszę wymyśleć. Generalnie no, chmiel na warsztacie, prawdopodobnie. Chciałem wam pokazać, gdzie pracuję najczęściej, gdzie spędzam czas, gdzie jestem, jeżeli nie kręcę filmów. I mam nadzieję, że ta majówka będzie raczej pod kątem tego typu filmów. Chociaż pewnie coś politycznego też nakręcimy, żeby się podenerwować. W dniu dzisiejszym, słuchajcie, trochę czasu zmitrężyłem, bo już jest koło 20, a ja dopiero usiadłem tutaj, ale to dlatego, że jestem trochę chory, jak się okazuje, dlatego taki wczoraj się zmęczyłem strasznie przy pracy, jak robiłem studio, czyli pokoik mój, w którym nagrywam filmy, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żebym wam pokazał najpierw, gdzie będziemy tutaj spędzać wspólnie czas i pokażę może mój bałagan. Bałagan jest odzwierciedleniem duszy człowieka. Ostatnio wyczytałem, że podobno ci, którzy mają bałagan i pierdolnik wokół siebie, dysponują niesamowitą inteligencją. Także, wiecie, przestałem mieć wyrzuty sumienia. Generalnie pokażę wam bez upiększeń, jak co jest, bo ja mówiłem, że się już przygotowałem, bo tutaj już był trochę porządek, ale jeszcze dzisiaj musiałem na szybko parę rzeczy takich drobnych zrobić. Przed chwilą dosłownie. No i trochę znowu nabałaganiłem, wypierdzieliły mi się listwy, kurde, które stworzą teraz bałagan na środku podłogi. Zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Na początek zaczniemy od najważniejszego miejsca. Najważniejszym miejscem, słuchajcie, tutaj w tym warsztacie, jak na razie dla mnie, gdyż zajmowałem się na razie przede wszystkim w tym warsztacie pracą w drewnie, nawet nie w skórze. W skórze będziemy tutaj też robić niebawem. Zamówiłem skórę, żeby wreszcie pociągnąć temat portfeli i różnych tego typu rzeczy. I zep, zrobię ci wreszcie pochwę do noża. W każdym razie najważniejszym miejscem jest właśnie ten stół tutaj, który tu widzicie. Ja wezmę sobie statyw do ręki. O, to jest stół warsztatowy, który, można tak zrobić, który sam zrobiłem. Ma ciężkie, stalowe nogi. Może widać, nie wiem, bo jest trochę ciemnawo. Ma ciężkie, stalowe nogi, które sam zespawałem. Żeby ten stół zrobić, musiałem nauczyć się spawać. Nie umiem jeszcze spawać ładnie, ale umiem spawać skutecznie. No, ten stół działa, jest mocny, ciężki i wszystko się na nim trzyma. Na tym stole generalnie zajmuję się dłubaniem. Dłubię, słuchajcie, w drewnie, w różnych tego typu klockach, w tego typu klockach. Parę rzeczy już skończyłem, część rzeczy nawet spodobała się ludziom na tyle, że chcieli je ode mnie kupić. Na Wolinie dosyć duże zainteresowanie wzbudziła moja pierwsza w ogóle praca, którą wam postaram się znaleźć i pokazać tu na zdjęciu. Taka stylizowana, wiecie, no, klimaty nordyckie. Zresztą to jest kopia nieudolna pewnego drzwi, rzeźby, która jest na drzwiach w muzeum, jeśli się nie mylę, w Bergen obecnie, przedstawiających gości, którzy wykuli miecz i zabili nim smoka. Znaczy faceta, który wykuł miecz i zabił nim smoka. Legenda o Sigurdzie, żeby nie było, że nie wiem, o co chodzi. W każdym razie takie rzeczy zacząłem robić, bardzo mi się to spodobało. Dysponuję bardzo niewielką ilością dłutek do snycerki i bardzo nad tym boleję. I na tyle nad tym boleję, że chyba sobie będę musiał jakieś kupić. A niestety to jest droga zabawa, jeżeli chce się na poważnie podchodzić do tematu. Dlatego, że ja jeszcze, jako że nie wiedziałem, że na poważnie będę podchodził do tematu, to te wszystkie rzeczy praktycznie tymi trzema dłutkami robiłem. Tu macie, o, to jest takie malutkie V, to jest dłuto płaskie, dłutko płaskie, a to jest dłuto, z którego najczęściej korzystam. Mam też takie małe nożyki snycerskie. Korzystam z kamyczka takiego do ostrzenia na szybko, ale planuję sobie kupić porządną ostrzałkę, bo ostrzenia narzędzi mam bardzo dużo i bardzo dużo czasu na tym tracę, słuchajcie. I planuję sobie kupić wolnoobrotową strzałkę z kamieniem wodnym. Będę jechał z zagadnieniem. Na tym stole się to wszystko odbywa. Bardzo często inspiracją jest internet, ale również mam, słuchajcie, takie książeczki wydawnictwa Trygław.
To są książeczki Viking and Slavic Ornamental Design. Tutaj też. I tutaj też trzy części. Bardzo fajne rzeczy można znaleźć. Na przykład tutaj w jednej z nich. Chyba tutaj. Och. Takie coś też zrobiłem na Wolinie na szybko, siedząc sobie pod chatą, wydłubałem w drewienku i od razu, o proszę pana, to na sprzedaż? No i udało mi się sprzedać. Także bardzo sympatyczna sprawa. W każdym razie, a to, słuchajcie, jest rzecz, nad którą pracuję, już wam ją pokazywałem swego czasu, od dłuższego czasu, może tak schylę, żeby było widać cienia. Od dłuższego czasu, dlatego że miałem inne zajęcia w pewnym momencie i musiałem to zarzucić, ale dobrze, bo teraz z wielką chęcią siadam do tego, żeby to wszystko wykończyć. To jest Thor walczący swoim młotem z Jormungandem, z wężem opasającym świat. To jest taka jedno z największych najważniejszych stworzeń świata nordyckiego. No jak widać, Thor mu nie popuszcza. Generalnie łapał go za ogon, będzie go zaraz napierdzielał po łbie. Ten projekcik tego, co tutaj rzeźbię, znalazłem gdzieś w internecie. To była jakaś grafika stylizowana na grafikę taką średniowieczną, wczesną średniowieczną. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie sobie, jak to z bliska wygląda. No, o, to są tego typu rzeczy. I tutaj to praktycznie wszystkie te szczegóły wyrzeźbiłem sobie tymi dudkami. Natomiast te takie duże płaszczyzny, które trzeba było wybrać, z racji tego, że nie mam dużych dłut, bo jak będę miał duże dłuta, to już będę to robił wszystko ręcznie. A tutaj troszeczkę oszukałem i taki mało wczesno-średniowieczną tą, jak ona się nazywa, takim małym wczesno-średniowiecznym sprzęcikiem sobie pomogłem. Górno wrzecionówka. Jednoręczna firmy Makita. Nie jest to reklama. Bardzo poręczna rzecz, bardzo przyspiesza pracę. Wcześniej bardzo dużo czasu traciłem na tym, żeby powybierać tego materiału tutaj stąd dużo. No ona trochę przyspiesza. No oczywiście jak się jest na Wolinie i się rekonstruuje pracę rzemieślników wczesno-średniowiecznych, no to nie ma miejsca na takie tego typu rzeczy, dlatego tam wszystko idzie ręcznie. Dudka są bardzo fajne, bardzo ostre. Jeszcze się nie skaleczyłem. To są takie moje podstawowe narzędzia tutaj. Bardzo ważnym, wbrew pozorom, narzędziem jest również ten kawałek poroża. Otóż bardzo dobry efekt uzyskuje się przy polerowaniu drewna. Jeżeli chcemy nabrać jakiemuś, to jeszcze nie jest skończone, ale jak na przykład robiłem na Wolinie właśnie te rzeczy, różne takie drobne formy na takich klockach o mniej więcej na przykład tej wielkości, no to bardzo dobrze tą końcówką kości poleruje się drewno. Jeżeli się nie chce mieć, no nie ma się papieru ściernego, w tamtych czasach nie było jako takiego papieru ściernego, no to żeby wypolerować, uzyskać gładką i wręcz błyszczącą powierzchnię, to robi się to czymś takim. Normalnie bierze się dynks i się jedzie miejsce obok miejsca i generalnie te wszystkie takie włoski, które są na drewnie, takie malutkie, ładnie się wygładzają, wciskają się w tą fakturę drewna, jest rewelacyjny efekt. Generalnie pomysł z tym podpowiedział mi Adam, którego bardzo pozdrawiam, kolega, którego tatuażysta oraz wspaniały rzeźbiarz łyżek, taki rzeźbiarz użytkowy można powiedzieć, którego poznałem na Wolinie. Niesamowity człowiek, bardzo go polubiłem. Z takich ciekawostek znalazłem przed chwilą w narzędziach dawno przeze mnie zagubioną, można powiedzieć, spinkę, fibulę tak zwaną, którą się tutaj na przykład kaptur wikiński spina albo opończe i tak dalej. A patrzcie, znalazłem, myślałem, że zgubiłem. I generalnie tutaj najwięcej siedzę. Tu jeszcze mam przy sobie parę takich narzędzi, bo zobaczcie, tutaj to wiszą różne pilniki do metalu, parę tarników, małe pilniczki, co tam jeszcze, jakieś madełko, młotek gumowy, młotek taki, młotek blacharski. I tu generalnie są przede wszystkim piły. Większość z tego sprzętu jest brudna jeszcze i nie jest zabezpieczona. No nie mam czasu się tym zająć. Tutaj natomiast jest piła, którą... To była jedyna właściwie piła do drewna, której używałem przy budowie warsztatu, wyobraźcie sobie. Bardzo dobra japońska piłka.
Made in Japan Kukri Corporation, nie, Kakuri Corporation, z wymiennym brzeszczotem można sobie to wyciągnąć. Słuchajcie, to jest ostre, a przede wszystkim to daje bardzo cienkie wcięcia, można bardzo dokładne rzeczy tym robić, aczkolwiek ja tego używałem dwuręcznie do cięcia dużych elementów drewnianych. Z ciekawszych rzeczy związanych z drewnem mam jeszcze takie cacko. To jest toporek rzeźbiarski, który nabyłem sobie na Wolinie od węgierskiego kowala, albo od sprzedawcy, który sprzedawał rzeczy węgierskiego kowala. Ręczna, piękna robota. Ten toporeczek, słuchajcie. Zobaczcie sobie, jak to pięknie wygląda. On już było nim ostro pracowane. Bardzo łatwo się go trzyma w ten sposób i tam można obrabiać jakieś... Bardzo dobry do wycinania kształtów, na przykład łyżek. Pierwszych, początkowych kształtów łyżek i do obrabiania tego typu elementów. Bardzo precyzyjna rzecz. Widzę, że tutaj jakiś zadziorek powstał już przy jakiejś robocie, ale to jest, słuchajcie, żyletka. No, świeżo po tym, jak go kupiłem, został naostrzony przez wspomnianego przeze mnie Adama, no i autentycznie golił zarost na ręku, a teraz też jeszcze goli. Też jeszcze goli, patrzcie. Może widać, o. Wygoliłem sobie. Nie, może nie widać. Widać. W każdym razie bardzo ostry i wspaniały sprzęt. No, a poza tym kozacko wygląda. No, ma fajny kształt. Jest bardzo wygodny. To są takie podstawowe narzędzia do drewna, które mam. W warsztacie... żeby było sympatycznie w warsztacie, często sobie puszczam muzykę z telefonu, korzystając z takiego głośniczka. Kiedyś myślałem, żeby sobie kupić radio budowlane, ale stwierdziłem, że bez sensu, lepiej wydać 4 razy mniej pieniędzy i kupić sobie tego typu głośniczek. Jest sympatycznie. Tutaj, jak widzicie, mam bardzo duży bałagan. Ale tutaj są bardzo ważne rzeczy, które ostatnio zacząłem wykorzystywać. Generalnie, jako że oprawiałem wcześniej noże, gotowe noże, głównie firmy Lauri z Finlandii, na przykład takie, o. Oprawiałem takie głownie, stwierdziłem, że no, pamiętam, że jestem w stanie zrobić głownie, bo kiedyś kułem nawet, nie tyle, że wycinałem, tylko kułem. Wykułem parę głowni, kilka hartowań skończyło się sukcesem, dlatego teraz stwierdziłem, że trzeba do tego wrócić. Na razie zrobiłem sobie taki malutki, prowizoryczny piecyk do hartowania i sprawdza się, udało mi się zahartować. O, tak będzie lepiej. Udało mi się zahartować już 2-3 głownie, które udało się i hartowanie wyszło bardzo ładne. W takim główienku malutkim, które jest wspomagane, słuchajcie, przez małą taką butlę gazową z palnikiem. To jest moja szlifierka, pasówka. Pokażę wam, jak ona wygląda może dokładniej. Ciemno, ciemno. To jest taka szlifiereczka, niewielki pas. Blat roboczy. Właściwie ta szlifierka to jest tylko silnik. Silnik z rolką, o, jak widzicie. To jest wielki silnik, to niebieskie, włącznik i rolka. I pas jest dość krótki, ale na moje potrzeby generalnie wystarcza. Nie jestem, że tak powiem, producentem, nie żyję zrobienia noży, dlatego ta szlifierka mi zupełnie wystarcza. Tutaj jest dalej kawałek pierdolnika. Tu jakieś tam potrzebne rzeczy. Tam leży, o, to jest strug przeze mnie znaleziony, który muszę wyremontować, bo jest cały zardzewiały, ale znalazłem tego struga generalnie w krzakach chyba gdzieś po poprzednim właścicielu działki. Już trochę nad nim popracowałem, ale jeszcze trzeba troszeczkę popracować. Nawet ostrze jest i nawet obok było, słuchajcie, zapakowane ostrze w starym nadtowotowanym papierze. I to jest strug brytyjskiej firmy. Przynajmniej jest na nim napisane England. W każdym razie tak, tu pasy, tu widzicie młoteczki. O, to jest mój ulubiony młotek. Też go trzeba troszeczkę poprawić. To jest młotek japoński. Ma to do siebie, że jest ciekawie zrobiony, bo ma jest zrobiony tak, że końcówki są twarde tego młotka, tutaj z twardej stali, a wnętrze tego młotka, czyli ta środkowa część tego bijaka,
jest zrobiona z miękkiej stali. W związku z tym młotek ten nie sprężynuje i mniejszą trzeba włożyć siłę, żeby uzyskać mocny efekt pierdyknięcia. Także bardzo fajna sprawa. Tutaj mam moje skrzynki narzędziowe, w których mam swoje najbardziej podstawowe narzędzia, dzięki którym zbudowałem ten warsztat, czyli szlifierki, strugi elektryczne, wiertarki i tego typu rzeczy. To wszystko oczywiście dla potencjalnych złodziei i kradziei jest szczelnie zamknięte i zabezpieczone przeciwko włamaniu, a poza tym będę strzelał jakby coś. W każdym razie tak. No, podstawowe narzędzie warsztatowe, jest trochę ciemno tutaj niestety. Podstawowe narzędzie warsztatowe, czyli kontóweczka. Kontówka jest dobra na wszystko. Teraz tak, tutaj jest składzik drewna, tam jest za tym składzik stali. Moja zimowa kapota, moje robocze portki. Tutaj jest skrzynia narzędziowa, widzicie, cała zakurzona. A tutaj jest bardzo ważna rzecz na zimowe miesiące, czyli mój paliwowy, naftowy piecyk produkcji koreańskiej. Bardzo dobrze się sprawdza, nie ma tutaj czadu dzięki, przez to, że pracuję. Pod spodem stoi, może tu będzie widać, automat spawalniczy. Bardzo fajna rzecz, która już mi się tutaj, można powiedzieć, bardzo przydała, no bez tego nie miałbym stołu swojego. To jest taka krótka wycieczka po moim warsztacie. Bardzo krótka, zaznaczam. Wszystko bez upiększeń. A, jeszcze zapomniałem. Jedno z najważniejszych narzędzi, które mam, no to jest to. To jest akumulatorowa wiertarko-wkrętarka. Nie pamiętam, jaki to jest symbol. LXT. Coś tam. Może tu na dole. Nie, to akumulator. W każdym razie, słuchajcie, gdyby nie ten sprzęcik, to bym nie zbudował warsztatu. Praktycznie cały warsztat zbudowałem tą japońską piłą i tą wiertarką-wkrętarką. No, oczywiście jeszcze używałem do tego struga, tam na dole leży. Tam takie coś, to leży strug elektryczny. Jakiś no-name'owy, znaczy bardzo prosta firma, to jest jakiś tam chyba grafit czy coś. Kosztował grosze, a zrobił robotę. Dlatego zrobił robotę, bo ja cały warsztat zbudowałem... Tak jak stół zresztą jest z tego samego. Cała konstrukcja warsztatu jest zrobiona w takim, to się chyba nazywa w stylu amerykańskim, taka konstrukcja kratowa. Jak dawniej budowali u nich stodoły, wiecie, tam na ziemi zbijali, stawiali i robili. Ja robiłem to wszystko sam. Nikt na żadnym etapie prac mi tutaj nie pomagał, także trzeba było pomyśleć trochę, jak to zrobić. I belki miałem, słuchajcie, od sąsiada. Sąsiadowi zostały po budowie takie jebitne belki, chyba 7 na... 14 czy 7 na 21, takie jebitne. Musiałem je przecinać w pół wzdłuż. No to piłą tego nie robiłem, tą, tylko robiłem ręczną piłą, taką tarczową. Mam też taką Makity piłkę. No, musiałem to przecinać wzdłuż, a potem musiałem to wszystko obrabiać tym strugiem. Roboty było odpyty. No ja na budowie tego warsztatu spędziłem półtora roku temu. Tak, no mniej więcej półtora roku temu spędziłem, budując ten warsztat, od 29 września, bo to zacząłem robić swoje imieniny, aż do chyba 1 grudnia. Łącznie z tym, że jest pokryty dachem, oczywiście jest ocieplony cały ten warsztat, także w zimę jest tutaj sympatycznie. Jest pokryty gątem bitumicznym, także... A tutaj za tą ścianą mam pomieszczenie, tak zwany domek ogrodowy i tam są jakieś rzeczy, wiecie... kosiarka, jakieś tam pierdoły, śmieci i tak dalej, tego typu rzeczy. Także tak, jeszcze z ciekawszych narzędzi znalazłem narzędzie do walki. Dostałem to od mojego przyjaciela. To jest broń miotana oraz broń obuchowa masajskich wojowników, słuchajcie. To jest w ogóle część jakiejś rośliny. To rośnie na drzewie i jakby coś, to chyba na tym jakieś liście potem są czy coś. A to jest końcówka, którą widziałem, to jak to siedzi w takim pniu. Oni to odłamują i potem obrabiają, opalają w ognisku czy coś, utwardzają. Słuchajcie, to jest takie bitne, twarde, że po prostu dziwię się, że nie złupili całej Europy i nie są naszymi panami masajscy wojownicy w tej chwili. W każdym razie w ramach ciekawostki wam pokazuję, bo widzieliście mój toporek w domu, a to jest warsztatowa broń. Na razie. Do domu też trafi, jak tam zrobię miejsce.
W każdym razie tak, to jest taki generalnie krótki przegląd mojego warsztatu. Jak widzicie, jest pierdyknik. Bardzo wiele rzeczy w moim warsztacie, jak na przykład... O, takie imadełko malutkie. Czy to wielkie imadło, które tutaj jest. To są rzeczy, które można powiedzieć otrzymałem w spadku po moim teściu, jak mój teściu umarł. Zresztą te wszystkie tutaj tarniki, pilniki, piły i tak dalej. Jak mój teściu umarł, no to teściowa pozwoliła mi wskoczyć do piwnicy do niego i pogrzebać, co tam jest ciekawego, wziąć stamtąd. No i się okazało, że teściu miał praktycznie całe wyposażenie warsztatu. Stąd wpadł pomysł, żeby coś zbudować i żeby wreszcie wziąć się za jakąś taką robotę fizyczną, prawda? No i tak, słuchajcie, tutaj będziemy spędzać najbliższe dni i mam nadzieję, że najbliższe miesiące, bo cykl warsztatowy będę chciał, żeby był cyklem już stały. A żeby nie było, że nic nie robiłem, żebyście mnie nie, zaraz żeby nie było, że chmielu miałeś coś zrobić, a ty żeś nic nie zrobił, no to zaczniemy robić coś ciekawego, coś małego i dzisiaj będzie tylko początek, a zobaczycie jutro, jak to będzie wszystko kontynuowane. Tak jak wspomniałem, najczęściej zaczynam od tego, że szukam jakiegoś ciekawego obrazka, jakichś ciekawych źródeł. Coś, co jako że lubię te klimaty wczesno-średniowieczne, nordyckie i tak dalej, słowiańskie, stare, szukam jakichś ciekawych źródeł. No, bardzo mi się przydają, mówię, te książki Trygława. Książeczki, bo to jest cienkie takie. Tu jest dużo rzeczy, które się również może przydać, słuchajcie, jeżeli ktoś robi w skórze albo w tatuażach na przykład. Tu jest bardzo dużo ciekawych wzorów, które można wykorzystać również w działalności właśnie kaletniczej na przykład. Ale, czy w hobby kaletniczym. Ja na przykład, słuchajcie, zawsze chciałem zrobić coś takiego. O. To jest bardzo znany obrazek, bardzo znana grafika, która często spotykana również jest na tatuażach, na klatach sobie to ludzie tatuują bardzo często. To jest jeden z najbardziej takich sztandarowych przykładów wikińskiej sztuki. A cóż on przedstawia? To jest, słuchajcie, maska, która była wyrzeźbiona na kamieniu upamiętniającym poległych wojowników w bitwie. Miała odstraszać złe duchy, miała odstraszać siły zła, że tak powiem, które miałyby przeszkodzić tym wojownikom w świętowaniu w Walhali. Prawdopodobnie została poświęcona tym, którzy polegli w sławnej bitwie Trzech Króli niedaleko wyspy Svolde, tak mówi tradycja. A tą maseczkę będę chciał wyrzeźbić sobie na takim drewnianym klocuszku. Gdzie potem postawić na kominku i tak dalej. No i jak się do tego zabieramy? Czy zabieramy się na początku przede wszystkim w ten sposób, że musimy sobie naostrzyć ołówek, którym będziemy rysować sobie ten wzorek. Do ostrzenia ołówka użyję oprawianego przeze mnie nożyka. Wygląda w ten sposób ta oprawa. I to jest nożyk, który jest do naprawy, bo to jest jeden z pierwszych, który oprawiałem. I tutaj niestety spierdzieliłem sprawę, jak widzicie, jest końcówka jest ruchoma. Muszę ją odjąć, przywalić nową, zaklepać końcóweczkę i będzie cacy. Ale powiem szczerze, że dosyć sympatycznie wygląda, prawda? Czyli trzeba zaostrzyć ołóweczek, czyli zacząć robić bałagan na stole roboczym. Ołówek nie musi być zaostrzony jakoś idealnie. Ma po prostu coś wyrysować. I tak, niektórzy lubią drukować, ten wzór kopiować. Ja nie będę przesadzał, to ma być sztuka prymitywna. Czyli no oni wcześniej nie dysponowali drukarkami, prawda? Jedziemy od ręki. No i spróbujemy. Tutaj jakieś stare jeszcze widzę, coś chciałem robić, ale olewamy to. I tak, musimy sobie najpierw jakieś proporcje mniej więcej zaznaczyć. Tak, pi razy drzwi. Tu będą te. To rysuję tak teraz mniej więcej. Ten główny kształt. O. Jakoś tak. Dobra, to będzie jakoś tak wychodzić.
Ja to zawsze, słuchajcie, tak samo jak z robieniem moich tatuaży. Ja dziewczynie Blance, która mnie tatuowała, mówiłem: słuchaj, bo ona się generalnie wtedy jeszcze uczyła tatuażu. W sumie to chociaż były jej takie, można powiedzieć, pierwsze kroki w tatuowaniu ludzi. Ja jej mówiłem: Blanka, nie przejmuj się, ja lubię sztukę prymitywną. O, tutaj widzicie, no ale to jest przesada, to trochę nierówno zrobiłem, jak widać. Ja mówię do niej: słuchajcie, to ja lubię sztukę prymitywną, także nie masz się co kompletnie, nie masz się co stresować. O, tutaj prosty kątownik. O, tak będzie, czyli dotąd musi być. Nie masz się co kompletnie co stresować. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Jak coś ci nie wyjdzie, to poprawisz, ale będzie coś widać. Nie szkodzi, że będzie widać. Ja się tam tym nie stresuję. I taką samą, że tak powiem, zasadę wyznaję. Może to jest zła zasada, może dlatego nie jestem wielkim snycerzem, ale ja taką samą zasadę wyznaję, gdy robię tego typu rzeczy. To ma być przede wszystkim przyjemność dla mnie, bo ja wam przypominam, że to jest po prostu moje hobby. Ja nie żyję z tego, co robię tutaj. Nie, to nie jest sprawa życia i śmierci dla mnie. A propos życia. Ze swojej pracy, swoich rąk, cały czas macie na bieżąco, jak ja to robię. To nie ma żadnych efektów specjalnych. Jeżeli chodzi o życie z pracy z własnych rąk, to jeszcze oczywiście jutro wam postaram się, albo pojutrze, pokażę wam kolejną osobę z Imperium, Włodka, który też fajne rzeczy robi. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jak różnorodne rzeczy powstają wśród ludzi imperialnych. Wcześniej mieliście okazję obejrzeć sobie pracę Kramu Macieja. Czekajcie, ile to będzie, żeby to było mniej więcej równo, no bez jaj. O, dobra, jest mniej więcej. Widzicie, tutaj zero jakiś kurna miarek, tylko pyk, pyk. Pyk, pyk. O, czyli to musi wyjść tu. I będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ludzie, jakie mają talenty. Jaka to jest niesamowita sprawa i przyjemność takich ludzi znać i mieć to, co oni potrafią wykonywać. No i tak, pierwszy główny kształt jest. Jedziemy dalej. Teraz tak, tutaj trzeba tego wichajstra mu narysować. No. Kurna, na razie to mi wychodzi jak zajączek jakiś. Ale nie szkodzi. To idzie tak i to idzie. Aha, i to się zawija w ten sposób. Aha. Mniej więcej wyczaiłem, na czym polega ten wzorek. Tu jakieś takie coś. O, i drugi idzie też stąd. Dobra. To mi wyszło trochę jak balast taki, no ale to nic, to się poprawi. O. To jeszcze można, wiecie, jak się będzie wycinać, no, dłutkami to wszystko. Bo to jest na tyle mała forma, że ja to będę wszystko dłutami robił. Jak się to będzie wycinać, to jeszcze można sobie to poprawiać troszeczkę. To ma chodzi o to, że jak to nabierze jakiegoś trójwymiarowego bardziej charakteru, to wtedy będzie łatwiej ocenić, czy to wychodzi dobrze, czy nie, czy słabiej. O, dobra. Powiedzmy, że to może być tak. No i teraz tak. Oczy to są gdzieś mniej więcej na przedłużeniu tego. Tak. O, one się nie stykają. No to trzeba trochę dalej je pierdyknąć. Tak. Na przedłużeniu tego. Chyba za nisko te oczy narysowałem. Tutaj nie używamy gumki, skoro to jest drewienko, tylko używamy papieru ściernego. To jest przemycony do wczesnego średniowiecza kawałek papieru ściernego, także nie ma stresu. A, i to idzie bardziej tutaj. O, tak. No, powiedzmy, że trochę mi nie wyszło, ale to może mniejsze to oczy. Tak. Kinol będzie trochę pod tym się zaczyna. Tak. Aha, i tu ma takie jakby wąsy, tak? Czy ten. Wiecie, podstawa jest taka, żeby się nie przejmować, jak coś nie wychodzi. No bo przecież może nie wyjść, tym bardziej jak się robi takie rzeczy od niedawna, albo jak się robi
Pierwszy raz w życiu, jak ja zaczynałem sobie tak dłubać w drewnie, to słuchajcie, nic mi nie wychodziło kompletnie. Ale nie należy się tym przejmować, bo za chwilę zacznie wychodzić. Uważam w ogóle, że każdy, tak samo jak uważam, że każdy posiada zdolność, żeby nauczyć na przykład się rysować, to i każdy będzie umiał robić tego typu rzeczy, pobawić się w drewnie, coś dla siebie wymyślić, coś. No, to mi trochę nie wyszło, jeżeli chodzi o proporcje, ale mniej więcej można powiedzieć, że o, coś takiego trzeba będzie wyrzeźbić. No, coś takiego narysowałem. Tu jeszcze. A, wiem dlaczego mi to nie wychodzi. Dobrze, proporcje wyszły w miarę nieźle, bo jeszcze zapomniałem. O, teraz będzie pełniejszy rysunek z tą gębą. No i tak, jeżeli mam coś takiego, ja to jeszcze lubię sobie zrobić. Taką ramkę, ale jako że tutaj ten klocek jest dość mały, to ja to wszystko, całe boki wszystkie opuszczę i tą rameczkę zrobię sobie potem, jak ona będzie niżej, że ten obrazek powinien być taki wypukły. No i co? Bierzemy dłutko do ręki, biorę akurat to takie półokrągłe. I na początku zgrubnie trzeba wypierdzielić wszystko to, co jest z boków tego rysunku. O, w ten sposób. Najpierw zaczynam od tego brzegu wyrysowanego przeze mnie rysunku. No i jadę, no. Jest zabawa. Już mi coś nie wyszło, nie trafiłem w linię. Nie szkodzi. Najczęściej to tutaj, jak coś robię, to leci jakaś muza właśnie z tego głośniczka, ze Spotify'a, puszczam sobie. A to Katarzyna Nosowska z płyty Basta, a to Slayer z płyty Decade of Aggression, którą chyba najbardziej lubię jako koncertówkę oczywiście. A to jakaś piosenka, słuchajcie, poetycka, zdarza się czasami. A to jakieś słuchowisko. Ostatnio słuchałem audiobooków Sapkowskiego na Renturnu. Bardzo mi się podoba. Książkę czytałem oczywiście, całą trylogię. No ale ciężko jest czytać i bawić się dłutem, bo wtedy może dojść do tragedii. No i tak, i słuchajcie, tutaj sobie wydłubuję to wszystko powoli. Oczywiście, do czego służy proste dłuto? Proste dłuto, na przykład jak tutaj mamy, nie wiem czy to będzie widać, o, tu jest ta linia, żeby zrobić takie odcięcie. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli oglądają to goście, którzy się znają na rzeźbiarstwie, to popatrzą na mnie i powiedzą: Jezu, co za lamus. Generalnie, no trudno. Ja się wszystkiego uczę i krytyka, że tak powiem, konstruktywna jest oczywiście mile widziana. Ale jakby nie należy się przejmować. No, jeżeli ja widzę, że coś nie idzie, to znaczy, że coś źle robię, prawda? Jak widać, jest to troszeczkę żmudne. Powinienem sobie sprawić rzeczywiście lepszy, znaczy większy zakres dłut, żeby były takich. Brakuje mi trochę takich dłut szerszych niż to, w sensie bardziej takich większych, oraz dłut łyżeczkowych, takich z zakiętym końcem. Wtedy łatwiej jest operować na małych powierzchniach roboczych. No ale tym też daję radę. Jutro wam pokażę te prace, które już zrobiłem tymi dłutkami, bo kilka mam w domu, tak, czy kilka, chyba ze dwie czy trzy prace mam takie małe w domu. To wam pokażę, jak to idzie. No i tak to wygląda. Nie jest to jakieś być może fascynujące. No, miałem nie robić ramki, a robię. No, bez sensu zupełnie. No, trudno. Najgorzej, słuchajcie, jest wygrzebać to wszystko. Największa przyjemność to te wszystkie rzeczy, które trzeba wygrzebać. Największą przyjemność sprawia wykańczanie tego wszystkiego. To jest w ogóle bajeczka. Muszę to zaraz kończyć na razie, bo będę musiał jeszcze zmontować ten filmik.
A będziemy jutro już robić cały czas. Nagram, potem puścimy to może w przyspieszonym tempie, jak to idzie. I będzie sympatycznie. Tak. O, lubię takie. Lubię ten odgłos ciętego drewna. To jest super sprawa. Nie wiem, czy to w ogóle coś widać, jak ja to robię, ale... Dobrze, że ja widzę. I to tak chcę naprawdę, żeby to było bardzo wypukłe, tym bardziej, że tutaj te wszystkie elementy tego typu, o, one będą, jedne będą bardziej wystawały, drugie mniej, bo widzicie, one się tu zaplatają i tak dalej, także trzeba będzie taką, takie wrażenie perspektywy jakiejś tutaj zrobić, no. Dobra, no słuchajcie, ja tutaj jeszcze chwilę pojadę, a filmik z całości robienia tego będziecie widzieć jutro, jak to wygląda, jak się to wykańcza potem. Na razie, trzymajcie się, cześć.